Witam serdecznie w programie The Life is the Game Unboxing. No dzisiaj zajmę się tak jak w zakupowym The Life is the Game. Na zakupy zapowiedziałem dwoma produktami. Będzie to Nintendo 3DS XL i będzie to Final Fantasy Zero Strategy Guide. Więc zapraszam. No i czym zajmiemy się najpierw? Najpierw zajmiemy się unboxingiem 3DS XL-a. Bardzo fajna sprawa. Udało mi się go naprawdę tanio wyhaczyć, tak jak już wcześniej powiedziałem. Kurwa, zaklejone jak zwykle. Niestety nie ma oryginalnego opakowania z 3DS XL, tylko takie game'owe. No kurwa, nie wiem dlaczego tak właśnie sprzedają. Chyba w żadnych innych sklepach tak nie ma, no ale chyba kolekcjonują te opakowania. No, musimy znaleźć coś ostrego. No, mogą być kluczyki. Może się otworzy. Sezamie, kurwa, otwórz się, nie, ni chuj. Wiecie, jebana mać, ja pierdolę to opakowanie. Nie dość, że tam prawdopodobnie nic nie ma w środku. Oprócz konsoli, to jeszcze kurwa, takie problemy. Wydanie nie jest jakieś tam kurwa super zajebiste, ekskluzywne jest to. Szary 3DS XL, o kurwa, udało się. Dobra, rozpierdolimy. I otwieramy. Dobra. Kurwa, no nie tak. Jest pak. Jest konsolka. Prezentuje się naprawdę na wyraz zajebiście. Tutaj, jak widzicie, kurwa pusto. Opakowanie prawdopodobnie do wyjebania, ale na wszelki wypadek jakby gwarancja, coś się tam spierdoliło, to zostanie. No mamy tak, konsolka, kurwa, wygląda naprawdę przecudnie, duża. Jak widzimy dwie kamerki. Dwie kamerki. Zwykły, podstawowy ma tylko jedną. Otwórz się, kurwa. W środku czarny. Nowy, nieporysowany ekranik, kurde. Duże przyciski. Mamy też slot na gry, tak jak było. No i cena naprawdę nieduża. Aby powiedzieć, można nawet bardzo niska w porównaniu do tego, co było przedtem. Teraz kosztuje ta konsola jedynie 99,99. Przedtem to było prawie 120 funtów. Jakby dać jeszcze za wzmacniacz, to 130. No chyba, że ktoś każdy generator, że chciał ryzykować, no to. Dobra, mamy. To jest pierwsza unboxingowa rzecz. Zunboxowana. No kolejny to jest prezent właśnie mojej ukochanej. Strategy Guide. I to Final Fantasy Zero. Typ Zero. Cena taka jak na górze, kochanie moje, się wykosztowało, cholerę jasno. Ale prezencik cudy. O, ja pierdolę. Mamy jeszcze do internetowego Free E-Guide'a kod. Będę musiał kurwa zasłonić. Albo wcześniej wykorzystać. Albo wyciąć. Nieważne.
I zaczynamy oglądać, co tam w środku, kurde. Zajebiste. Na pewno zakurwiste koncept arty. Bo tego nie może zabraknąć w żadnym guide od panów ze Square Enix. Cały poradnik do gry, opis postaci. Chapterów, dungeonów i innego tego typu spraw. Prawdopodobnie też misji pobocznych. Jakoś nie będę się zagłębiać w tej chwili. Gry jeszcze nie mam, co prawda, więc... Ale kurwa, cieszę się. O, i monstrów. Jest naprawdę konkretnie zrobiony. Nie ma najebane jakichś tam zdjęć niepotrzebnych. Są akurat adekwatne do sytuacji i do akcji. Bardzo przyjemny guide. Kochani, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Dobra, ja w takim razie dziękuję za obejrzenie tego unboxingu. I zapraszam na kolejne. Na razie.